Festiwal zadebiutował rok temu. Organizatorzy, czyli Dom Pomocy Społecznej w Osiedlu Słonecznym, Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych i Chorych Psychicznie Barka oraz Ostrowieckie Starostwo nie sądzili, że impreza będzie tak popularna, że trzeba będzie ją po raz kolejny zorganizować. Były pewne obawy organizatorów przede wszystkim, czy to się uda, czy tego typu przedsięwzięcie się przyjmie, czy będą uczestnicy, jak wypadną, czy jak pokonają tremę. Wszystko w ubiegłym roku udało się fantastycznie. O tym, że Ostrowiecki Festiwal cieszy się coraz większym zainteresowaniem, może świadczyć ilość uczestników. W tym roku do Ostrowca przyjechali przedstawiciele DPS-ów oraz warsztatów terapii zajęciowej z całego województwa. W zeszłym roku mieliśmy 9 placówek uczestniczących w festiwalu, w tym roku jest tych placówek 12. Są to 2 warsztaty terapii zajęciowej z województwa świętokrzyskiego i 10 domów pomocy społecznej. Ten festiwal jest skierowany właśnie dla nich, właśnie dla osób niepełnosprawnych. Na scenie prezentowali się zarówno soliści, jak i zespoły. Także repertuar był bardzo różny, od góralskich przyśpiewek po koncert akordeonowy. Wszyscy występujący z zaangażowaniem uczestniczyli w próbach i przygotowywali się do występu. Zajęcia muzyczne są przecież jedną z form terapii. Jest to bardzo ważne dla naszych mieszkańców, są nowe kontakty, poznają nowych ludzi, wspaniale się bawią, uczą się również piosenek, tych repertuarów, są próby, jest to dla nich ważne, to są dla nich też obowiązki. No i dobrze się w tym czują. Każdy występ budził zainteresowanie wśród widowni, bo można było zauważyć nieodkryte jeszcze talenty. Jestem zaskoczony wysokim poziomem wykonawców. Wiadomo, że w tego typu przedsięwzięciach liczy się bardziej udział nawet niż walka o trofea, ale myślę, że jednak mimo wszystko jakaś rywalizacja tutaj jest i domy pomocy społecznej wystawiły to, co mają najlepszego. I cieszymy się z tego, że tak to właśnie wygląda. Zwycięzcą drugiego festiwalu piosenki różnej została grupa Sami Swoi z Domu Pomocy Społecznej w Bejscach. Miejsce drugie przypadło zespołowi reprezentującemu ostrowiecką placówkę, czyli Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Iłżeckiej. Trzecie miejsce zajęła ostrowiecka solistka Anna Cichocka z warsztatu terapii zajęciowej przy ulicy Rzeczki. Wszyscy otrzymali statuetki starosty ostrowieckiego oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.